Cześć, witam Was w kolejnym filmie o tatrzańskim wspinaniu i dzisiaj zapraszam na relację z przejścia drogi Stanisławskiego wytyczonej na zachodniej ścianie Kościelca. Droga ta jest wyceniona na 5 minus i choć jest to ta sama wartość co dla pokazanego niedawno na kanale środkowego żebra na skrajnym granacie, to tutaj będzie już nieco poważniejsze wspinanie. Na drogę Stanisławskiego wybieram się z Piotrkiem, który jest ode mnie znacznie bardziej doświadczony i dziś jesteśmy umówieni tak, że to właśnie on poprowadzi te trudniejsze wyciągi, natomiast dla mnie zostanie łatwiejsza końcówka. Okej, tę relację zacznę w okolicach przełęczy Karp, na którą dostajemy się stromym szlakiem od czarnego stawu gąsienicowego. Tam można iść albo prosto na Kościelec, albo odbić nieco w prawo i zejść ze szlaku. My wybieramy to drugie, trafiając na wyraźną, początkowo dość poziomą ścieżkę. Po chwili docieramy do rozdroża, gdzie skręcamy w lewo i nabieramy trochę wysokości. Następnie, kontynuując obchodzenie masywu Kościelca, musimy nieco zejść, a później odbić w stronę kościelcowej przełęczy. O, właśnie w tym miejscu skręcamy i po wciąż wyraźnej ścieżce zaczynamy zmierzać ku przełęczy. Najpierw po trawkach, potem w nieco kruchym terenie, a później znów po trawkach, idąc prawym skrajem wielkich, gładkich płyt. Z czasem dostrzegamy już początek naszej dzisiejszej drogi. Gdy w ścianie Kościelca rozpoznamy dość charakterystyczny komień Świeża, łatwo zauważymy też zacięcie na granicy ciemniejszych i jaśniejszych skał, którym biegnie pierwszy wyciąg drogi. Pod wskazane miejsce dochodzimy ścieżką, która chwilę po minięciu komina Świeża odgałęzia się od tej prowadzącej na kościelcową przełęcz. Ścieżka przecina płyty i w niektórych miejscach jest eksponowana, choć w sumie nie jest szczególnie wymagająca. Po minucie lub dwóch jesteśmy już pod ścianą, gdzie na trawiastych półkach rozkładamy sprzęt i zaczynamy przygotowanie do wspinaczki. Początek drogi jest raczej oczywisty i prowadzi skośnym zacięciem o narastających trudnościach. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi ustaleniami prowadzi go Piotrek, co kilka metrów zakładając jakiś przelot. Generalnie na tę drogę dobrze jest się wyposażyć w zestaw kości i frendów, parę pętli, a także sporo długich ekspresów. Miejsc i okazji do zakładania asekuracji na pewno nie braknie. W kilku bardziej wymagających punktach znajdziemy też wbite haki lub spity. Do stanowiska Piotrek dociera po jakichś 40, może 45 metrach. Tam kończy wyciąg, wybiera luz na linach i daje mi znać, że mogę iść. Likwiduję więc nasze dolne stanowisko i ruszam w drogę. Na starcie wyciągu znajduje się taki większy blok ograniczony dwoma rysami. Według topo to miejsce jest piątkowe, choć tak naprawdę jest to tylko jeden ruch, a w dodatku znajduje się praktycznie tuż nad ziemią, więc w ogóle nie czuć tych trudności. Później na chwilę robi się łatwiej. Po mocno spękanej skale nabieram wysokości, aż do miejsca, gdzie kończą się wygodne stopnie, a po lewej stronie pojawia się naprawdę spora ekspozycja. Wydaje mi się, że na tym odcinku kluczowe jest trzymanie się dość blisko prawej strony i szukanie chwytów w tamtejszej szczelinie. Jakieś stopnie też zawsze się znajdą, choć czasem trzeba będzie trochę się za nimi porozglądać. Według topo ten fragment jest za 5 i moim zdaniem tutaj już faktycznie czuć tę cyfrę. Wydaje mi się wręcz, że jest to najbardziej wymagający fragment całej drogi Stanisławskiego. Na drugiego idzie mi się tu całkiem nieźle, no bo przecież w skałach robiłem już znacznie trudniejsze ruchy, jednak nie wiem, czy na obecnym poziomie odważyłbym się poprowadzić taki odcinek. Gdy po kilku metrach trudności się kończą, wychodzę na wąską półkę i po paru kolejnych krokach jestem już przy stanowisku. Wpinam swoje liny, zakręcam karabinek, a następnie przekazuję Piotrkowi zebrany po drodze sprzęt. Drugi wyciąg również będzie należał do niego. Choć na dobrą sprawę ciężko ten fragment nazwać pełnoprawnym wyciągiem. Chodzi bardziej o przeniesienie stanowiska kawałek dalej, aby mieć lepszą pozycję wyjściową przy pokonywaniu kolejnego odcinka drogi. Choć fragment jest krótki, wcale nie należy do banalnych. W jego pierwszej części należy pokonać eksponowany trawers ponad kominem Świeża. Trudności sięgają tu 4 i jak dla mnie polegają głównie na znalezieniu odpowiedniego ułożenia ciała, aby wygodnie przemieszczać się w lewo. Stopni i chwytów na pewno nie braknie, trzeba się tylko trochę porozglądać. Druga połowa wyciągu jest już bezproblemowa. Trawers się kończy, a teren pod nogami rozszerza na tyle, że można się tu poruszać bez pomocy rąk. Dojście do stanowiska jest w zasadzie formalnością.
Trzeci wyciąg również należy do bardziej doświadczonego kolegi. Pozostałe poprowadzę ja, ale o tym później. Teraz pora zmierzyć się z czwórkowym kominem. Jest częściowo obity, jednak Piotrek w większości miejsc i tak wybrał samodzielne założenie asekuracji. Gdy stanowisko ponad kominem jest gotowe, ja demontuję to pod nim. Na filmie widzicie stan założony z frędów i kości, ale bez obaw. Obok są też punkty osadzone na stałe. Ok, zdemontowane, więc mogę podejść do komina i spojrzeć w górę. Na pierwszy rzut oka wygląda groźnie, choć jak się później okaże, nie ma tu nic trudniejszego niż było na wcześniejszych wyciągach. Najbardziej wymagający jest chyba sam początek. Wejście do komina jest strome i trzeba się trochę nagłowić, aby odpowiednio porozstawiać nogi po jego obu stronach. Po podejściu kilku pojedynczych metrów w kominie trafiam na półkę, która pozwala trochę odpocząć oraz przemyśleć dalszą wspinaczkę. Tu znów najgorzej jest zacząć, jednak kluczem do sukcesu okazuje się odpowiednia praca nóg. Trzeba tylko uważać na wilgotne miejsca, bo w zacienionych kominach trafiają się one dość często. Osobiście raczej nie przepadam za takimi formacjami, jednak wiem, że jeśli chcę się wspinać, to nie powinienem za bardzo wybrzydzać. W górnej części wyciągu komin robi się coraz mniej stromy, a przez to łatwiejszy. Tu trudności są już na pewno mniejsze niż 4. Po chwili docieram na dość dużą, piarzystą półkę, gdzie znajduje się stanowisko ze stałych punktów. Wpinam się i zaczynam przejmować sprzęt od Piotrka. Pora, bym i ja coś w końcu poprowadził. Wyciąg czwarty oferuje nam parę wariantów wspinania. Ja po chwili wahania decyduję się na ten idący nieco w lewo o czwórkowych trudnościach. Jeśli postanowimy iść tym bardziej w prawo, wycena będzie o stopień niższa. W początkowej części tego odcinka dość długo poruszam się stromym zacięciem, które jednak oferuje sporo dobrych stopni i chwytów. Ciężko jednak by w terenie za 4 było inaczej. Tu może opowiem o pewnym przeskoku, który niedawno się u mnie dokonał. Zaczynając, a wcześniej planując ten sezon, raczej nie zakładałem wspinania po drogach trudniejszych niż 2-3. A teraz, wciąż w jego początkowej fazie, bez większych problemów prowadzę czwórkowe wyciągi i nie widzę w nich nic szczególnie trudnego. Być może jest to kwestia nieźle przepracowanej zimy i wiosny, gdzie naprawdę sporo dni poświęciłem na szlifowanie wspinaczkowych umiejętności. Oczywiście wciąż jest to bardzo amatorskie wspinanie, jednak okazało się, że nie jest to aż tak straszny i wymagający sport, na jakim jeszcze niedawno wyglądał. Dobra, wracając do drogi. Zacięcie, którym się poruszam, z czasem zaczyna się kłaść, a jego trudności maleją. Pod koniec są one pewnie dwójkowe, a sam teren zaczyna się robić częściowo trawiasty. Wkrótce dostrzegam gotowe stanowisko z dwóch spitów i dość szybko dochodzę w tamto miejsce. Później zabieram się za ściągnięcie do siebie partnera, co również nie zajmuje zbyt dużo czasu. Później Piotrek zwraca mi zebrany po drodze sprzęt, klarujemy liny i mogę ruszać na kolejny wyciąg. Pierwsze metry pokonuję w terenie częściowo trawiastym, praktycznie pozbawionym trudności wspinaczkowych. Ciekawiej robi się dopiero kawałek dalej. Odbijam nieco w lewo i zaczynam się wspinać po stromych skałach. Tu nie do końca jestem pewny, czy idę w linii drogi, ale trudności nie przekraczają 3, a generalnie kierunek jest dobry, więc postanawiam kontynuować. Po drodze zakładam kilka przelotów z frędów i kości, każdy z nich odpowiednio wydłużając. Na wyciągach o przebiegu innym niż linia prosta, to ostatnie jest naprawdę ważne. Gdzieś po drodze trafiam na jakiś stary hak, co ostatecznie rozwiewa moje wcześniejsze wątpliwości co do przebiegu drogi. Po kilku kolejnych ruchach wychodzę na płaski teren i idę w kierunku dużego, dość charakterystycznego bloku skalnego. Tam czeka na mnie gotowe, solidne stanowisko z łańcucha, które wykorzystuję do wpięcia asekuracji i sprowadzenia do siebie Piotrka. W tym miejscu droga Stanisławskiego się kończy. W kwestii powrotu wybieramy zjazd wzdłuż przebiegającej w pobliżu drogi Gnojka. Alternatywą jest podejście jeszcze kilkunastu metrów na szczyt Kościelca i zejście szlakiem turystycznym. My jednak chcemy zrobić tu jeszcze jedną drogę, więc decydujemy się na to pierwsze. Zjazd podzielony jest na dwie części. Z
Stanowisko pośrednie znajdziemy gdzieś po lewej stronie linii zjazdu, mniej więcej 50 metrów poniżej końca drogi. Tu warto być uważnym, bo w sumie nie trudno jest go przeoczyć. Kolejny zjazd jest nieco krótszy i przebiega na skos w prawo. Kończymy go na wąskiej, trawiastej ścieżce, która prowadzi na początek wspomnianej drogi Gnojka. Stąd do drogi wytyczonej między Kościelcową Przełęczą a Karbem jest już naprawdę niedaleko. My jednak zostajemy pod ścianą, by wspinać się dalej, jednak o tym opowiem już w kolejnym odcinku. Na dziś to tyle, cześć!